Co robią twoi rodzice? Tata był wojskowym przez 30 lat, obecnie dorabia sobie na emeryturze, a mama też ma taką dorywczą już tylko pracę. Na początku mieliśmy takie mieszkanie, dosyć małe, jak na 5 osób, mam dwóch braci. Dwa duże pokoje, spaliśmy w trójkę, wiadomo, łóżko piętrowe, jedna kanapa, jakieś tam mebościanka i kupa zabawek, pierdół, trzy biurka oczywiście, żeby się uczyć. No, potem mieszkanie było trzypokojowe, to ja z bratem, brat najstarszy sam, rodzice w salonie. Bardzo lubię wracać do domu i najbardziej się tego nie docenia, jak się ma ich blisko, a im ta odległość podemy się zwiększa i człowiek dojrzewa, to docenia to, ile tak naprawdę nasi rodzice do nas robią, często przekładając nasze dobro nad swoje. Dlatego zawsze cieszę się, jak wracam do domu, cieszę się, jeżeli oni są ze mnie dumni, ale jak już jestem w domu chwilę, to już potem chcę wracać do tego, co robię na co dzień, bo to jednak taka, to jest moje życie i ten porządek taki dnia z treningiem musi być zachowany. Bardzo dużo mi pomogli, bardzo dużo im zawdzięczam i staram się im odpłacić i swoim też zachowaniem jako człowiek, też swoimi osiągnięciami w piłce, bo wiem, że sprawia im to dużą radość, a pomogli bardzo dużo. Tata przyjeżdżał z pracy, ja to obiadu wsiadaliśmy, jeszcze dojeżdżaliśmy 20 km na trening. Wiem, że to dużo go kosztowało i zawsze, jak dzwoni do mnie, to dla niego zawsze jest najważniejsze zdrowie, czy jest jej zdrowie, a wszystko się ułoży. Ludzie mylą nas dlatego, bo wchodziliśmy, tak mi się wydaje, w mniej więcej tym samym okresie do pierwszej drużyny. No i też bardzo podobne nazwiska. A wygląd? Się w tej samej drużynie. Absolutnie żadnych cech podobnych. Paweł jak ma troszkę krótsze włoski, bardziej wyczesane. Ryan Gosling taki się włączył trochę. Na początku mi się wydaje, że to też zależy od wieku, jest duża radość. Potem może takie też przyzwyczajenie już, może to wszystko schodzi, tak inaczej się na to patrzy już, bo to też się człowiek dojrzewa, zakłada rodzinę. No a potem no to już odlicza się, prawda? I łapie każdą chwilę, bo to nie wiadomo, kiedy ta kariera się skończy. Kuba Szmatuła, jak myślisz, na jakimś etapie? O nim pomyślałem. Nie, no, Kuba wyśmienitej formy. Najlepszy bramkarz sezonu, co tu dużo mówić. O 35 lat. Życie młodo, widzisz, zawsze gdzieś tam drugi bramkarz, ale nie poddawał się, pracował, no i zobaczy, co osiągnął. Czyli jest taką dla was inspiracją, można tak, powiedzieć? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim musimy się też jakoś lubić, prawda, żeby ta chemia była między nami. A jeżeli lubisz jedną czy drugą osobę, to tylko pomaga później w meczu czy na treningu. I oczywiście nie zapominajmy też o rywalizacji między nami, ale ja myślę, że ta rywalizacja to tylko każdemu sprzyja z nas. Może tak trudno w to uwierzyć niektórym, ale naprawdę z każdym. Każdy ma chyba dobry kontakt. No, oczywiście nie wszyscy zawsze się lubią, bo to tak nie da rady, ale tą taką naszą paczką to się trzymamy wszyscy i mamy dobre relacje między sobą. Bo wszystko jest pod nosem, nic się nie musisz martwić, tylko przyjeżdżasz wcześniej, masz tutaj wszystko, masz spa, masz salę do rozgrzewek, siłownię, basen, no spa powiedział, basen, boiska, na których możesz, no boiska jak stół. Możesz przyjść szybciej na trening i potrenować na tym boisku, możesz zostać, nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Spokój macie tutaj zapewniony? Jak najbardziej, widzisz, okolica jest bardzo spokojna. Piękne widoki, piękne domy, boisko. I boisko jest najważniejsze zawsze, nawet jak już dojeżdżamy, czasem przecież jeździmy do Rybnika Kamienia, ale nikt nie ma ludzi, że jedziemy, bo wie, że jest dobre boisko i bardzo dobrze nam się będzie trenowało na nim. Mi się w ogóle podoba ten dzień meczowy nasz zawsze, wiesz, jak jedziemy już autokarem na stadion, kibice idą w koszulkach, jest telewizja, wychodzimy na murawę przed meczem, taki zawsze jest taki dreszcz trochę emocji, bo to nie wiadomo, zawsze przyjeżdża jakiś dobry rywal, to mi się najbardziej podoba w tym wszystkim. Ja jestem tego zdania, że jak się coś mówi, że będzie bardzo ciężko, to będzie bardzo ciężko, trzeba inaczej na to patrzeć pozytywnie, zawsze staram się pozytywnie patrzeć na coś i uważam, jeżeli było nas stać na taki wynik w tamtym sezonie, to dlaczego miałoby nas nie stać na ten wynik w tym sezonie? Czasem siedzimy przy kawie i nie dowierzamy, że jak to jest, że jest taki odruch. Potrafimy siąść 8 osób i każdy chwilę porozmawiamy i zaraz każdy ma ten telefon. Niby rozmawiamy ze sobą, ale każdy trzyma telefon w ręce. Też czasem się łapię na tym, że przychodzę do domu i po prostu odkładam i siedzę na kanapie, żeby nie mieć tego telefonu tylko w ręce. Bo przychodzi coś, ja też taki jest, że od razu chcę odpisać, wiesz, no i muszę się tego oduczyć, naprawdę. Albo do bagażnika telefon wsadzać, wiesz. Osobiście czego używasz? Facebook, YouTube? Instagram, Snapchat, co najbardziej? Wszystko. Czy jest jakaś dziewczyna w twoim życiu, czy aktualnie jesteś na etapie poszukiwań? Poszukiwań nie jestem na etapie poszukiwań, bo nie wiadomo, co życie przyniesie. Była dziewczyna, nie ma. Amba Fatima, było nie ma.
To się zdarza raczej. Tak, jak najbardziej. I też uczy, prawda? Uczy nas czegoś, życie nas uczy. A czy będzie? No, oczywiście, że będzie. Prędzej czy później będzie. Muzyka. Czego słuchasz? W ogóle... Oj, słuchasz muzyki? Wszystkich gatunków. Bardzo dużo słucham muzyki. Wszystkich gatunków. Wszystko, co mi wpadnie w ucho. Nie zamykam się na jeden gatunek muzyczny. Nie mówię, że nie słucham disco polo, bo słucham. Słucham wszystkiego. Bibera słucham. Lubię wieczorem posłuchać starych polskich kawałków. Jakich na przykład? No, Lady Punk, Perfect. Wilki. Różne, naprawdę przeróżne. Też czasem... Margaret? Też Heartbeat jest piosenka taka ostatnio popularna. Siedem dusz bardzo lubię. Lubię aktora Willa Smitha. Mhm. Uważam, że każdy film jest dobry z nim. Wstrząs, taka ostatnia produkcja też bardzo fajna właśnie. Dlaczego nie masz tatuażu? A wiesz co, ja mam tak czasami, że sobie siedzę wieczorem w domu i oglądam, nie? Artem sobie zrobił, Artem. Byłem teraz w domu i mamo, robię tatuaż. Poszalałeś, nie wracasz. Nie, no tak wiesz, tak mam takie napady. Też tak jakbyś nie gadamy z chłopakami, nie? Że podoba się, ale to jest bardzo poważna decyzja jednak. Ja też uważam, że mam też takie zdanie o tym, że nie po to tak dbam o swoje ciało, żeby dobrze wyglądało, żeby też je przykrywać. Ale no, nikogo nie potępiam, kto ma, bo podobają mi się. Tylko nie wiem, czy mam na dość odwagi, żeby sobie zrobić wybranki moich kolegów. To znaczy takie bardziej, bardzo normalne, skromne dziewczyny. Też mówię bardziej o Polakach, bo tych zagranicznych nie znam, albo znam tylko na zasadzie cześć, cześć. A jeżeli chodzi o te wybranki kolegów, to bardzo, bardzo fajne osoby. Mam aparat na zębach, tak? Wiesz, dzieci mogły się wstydzić w szkole, bo gdzieś to tam było wyśmiewane, a ja żałuję tylko, że nie słuchałem kiedyś rodziców i nie stosowałem się do zaleceń pani dentystki czy ortodontki, bo nie musiałbym tego dzisiaj zakładać, tego nosić, ale to tylko kwestia przyzwyczajenia i teraz już mi to kompletnie nie przeszkadza. Ciekawa historia, kiedy pierwsza prezentacja drużyny była, w której ty brałeś udział, tak? Limo. No właśnie. Kabaret Limo. O co chodziło z tym Limo? Dostałem przecież, zderzyłem się z przeciwnikiem na ostatnim sparingu w Trzewnicy właśnie. Nie miałem rozcięte, mam bliznę tutaj. No tutaj? Właśnie. Tutaj mam bliznę taką małą. I kilka szwów, no i limo. Piękne. No ale zniknęło szybko, nie mówmy śladu. Tak, ale to zdjęcie dalej. Tak, to wyglądało jak jakiś typ.